znowowali, zobacz, znowu sztuka. Ja mówię, że mówimy o sztuce, że tu nie ma sztuki, a on sztuka, nie? Że wali. Także proszę Państwa, no tutaj rzeczywiście u tych cyganów katolickich, proszę Państwa, no nie ma wielkiej sztuki, no nie ma wielkiej sztuki. Ja mówię, żeby to byli czyści cyganie albo czyści katolicy, a oni mają tę domieszkę z pogaństwa, proszę Państwa. No tutaj tak czy siak w tym budynku, proszę Państwa, nawet niektórzy mówią, że tu jest galeria dziada takiego, krępy, wielki, siwy, przy banku widzą Państwo, przy banku. Naprzeciwko smyka. Także proszę Państwa, u cyganów z Pragi Północ, z Pragi Południe, wielki zgiełk. I jeszcze widzicie Państwo, no jesteśmy przy Rondzie de Gaulle, Muzeum Narodowe Jerozolimskie 3, polski bank, gdzie każdy święty ma swoje wykręty. Mieliśmy taką nadzieję, że tę autorytarną żebraczkę warszawską spotkamy, która chodzi Nowy Świat, krakowski przedmieście. No bo wiecie Państwo, żebraczka jest autorytarna w tym sensie, że wyprasza te Wasze szlachcianki z pierwszego siedzenia w autobusach i po prostu ona chce tam usiąść. Ona pierwsze siedzenia, tytułowanie na rynku rabbi, ale Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jedyny jest Wasz nauczyciel, ten Chrystus, a Wy wszyscy jesteście braćmi. I oto tutaj, proszę Państwa, ciężko w tej autorytarnej Warszawie, katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, jest bardzo dużo cyganów i oni tymi mordami kręcą, no i kopyta trzymają w kieszeni. Maria Rzymskowa.